Cześć, witajcie. Tutaj Frodo wraz z Deseo. A hejka, moi drodzy. Tak, witajcie w kolejnym customie z gry Tomb Raider i kolejny custom świąteczny. Już jest po świętach, jest przed Sylwestrem, ale postanowiliśmy jeszcze sobie jeden taki fajny tutaj zagrać na silniczku Tomb Raider 2 od Agenta XP, A Very Classic Christmas. Tak jest. Tak, mamy tutaj spokojne święta Bożego Narodzenia z Larą w odległej, zaśnieżonej włoskiej wiosce. Jednak ludzie Bartoliego, proszę bardzo, coś nowego, mają inny pomysł. Gdy sanie świętego Mikołaja przelatują nad doliną w pobliżu wioski, otwierają ogień. Strzelają do niego, po czym trzymają go jako zakładnika na muszce. Lara słyszy eksplozję ze swojego pokoju hotelowego i postanawia to zbadać. Czy może uratować świętego Mikołaja i uratować Boże Narodzenie? No to chyba wszystko zależy od nas. Tak się zapowiada fabuła. To co, jedziemy? Dobrze. Tak, tylko nie wiem, czy zauważyłeś, no nie otwieramy dzienniczka. Na zdjęciu domu pisze prelude, play first. Czekaj, no, new game, tak? Nie, nie. A na domek? Zdjęcie domu Lary, zobacz, prelude, play first. No to dobra, no to jedziemy. Więc lecimy. Proszę, proszę. Time to retire for the evening. Aha, okay. No I shan't sleep straight away though. There's a new custom map out in this year's Tomb Raider Advent calendar, and I'd like to give it a try. Should be interesting. Good night, Winston. Czy ty zamykasz go w lodówce? Słuchaj, czy nie? No, otworzyłam tą zamrażalkę. Ja też. Tak się, ale patrzę sobie, co tak tutaj sobie jest. Co to jest takie, jakby to była klapa w sumie rzeczy. Nie no, nie będziemy mu tego robić, co? No słuchaj, ale to jest tradycja, no nie? On nie, już do mnie idzie. No ja wiem, a nie, ja go nie zamykam. Nie robię mu tego. No ale przecież on idzie z herbatą. No zamknij sobie. Idę na razie na basen, zobaczyć, co tu jest. Dobrze. I tak po drodze mam pierwszy basen. Pierwszy save. Wiesz, to chyba nie można, nie? Dałam new game. Boże, poczekaj. No, bo... Dlaczego nie ma pod piątką F5 kliknęłam i... Nie, bo nie, tutaj chyba po prostu w tym prologu całym to nie ma zapisu. Chyba nie potrzeba. Boże, poczekaj, bo cię nie słyszę w ogóle. Boże, co tu się dzieje? Ja sobie to po prostu... Muszę to wyciąć. W sensie cutscenkę masz, tak? Niech ją stąd... Nie, w ogóle powychodziłam do Windowsa. Daj spokój, zaraz się po prostu zdenerwuję. To słuchajcie, za chwilę będziemy. Tak. Sobie tam już odpal. Dobra. No. Znaczy, wiesz co, jestem na basenie, ale tu widzę, że na tym basenie to nie ma nic. Myślałem, że coś jest. Chyba, że ja nie widzę jakiejś dźwigni, bo co? A ja nie otworzyłam tego zamrażalnika. No ja otworzyłem, zamknąłem. Aha, trzeba. No ale to jest jakieś w ogóle sejwowanie tutaj? Nie. Właśnie nie. No, widzę, że nie ma. No nawet z poziomu takiego... O, jakie tu ładne prezenty, lalala. W tym głównym holu. To czyli jeżeli, nie wiem, skręcę jej kark, to mam kapa. No tak. Okej. Tylko, że tutaj to a ja wiesz, z przyzwyczajenia po prostu wcisnąłem F5. No i ja wiesz, chciałem i sobie też zapisać. Mnie. No też chciałem, ale powiem ci, że... Co, no nie wiem, to wszystko poza mną. Nie ma nic na basenie. No tak, na jestem za kwiatkiem. Za kwiatkami nie ma żadnych znajdziek. Tak, dobrze. No idę tutaj... O, tu jest coś... Wpływałeś w wodzie? Aha, to po prostu idzie się do jej pokoju, słuchaj, się idzie tylko. I okay, nawet nic nie można zabrać, od razu po prostu wywalać je do menu. No co ty gadasz, to no, tak nie powinno być. No, znaczy wywala, w sensie po prostu koniec jest, nie? Nie, to chyba nie o to chodzi. No ja myślę, że tak, że tutaj nie ma nic innego. Jest jakaś kartka... No, wiesz co, no ja mam przycisk na przykład na basenie. Aha, czyli masz jednak przycisk, możliwe, no. No jest przycisk, który otwiera nam no. Coś na pierwszym piętrze. To są takie statuły, które chciałam przesunąć, ale jeszcze sobie popływam i ona ich nie przesuwa, ale otwiera drzwi u góry. Kurde, a zerkałem na te statuły. To może tu?
Bez sensu by to takie było trochę nieprzemyślane, jakby tu faktycznie nic nie było. Ale co? A kazałaby w to grać. Słuchaj, a tutaj za statuą w sensie na niej czy za nią? Za nią. Tylko są dwie statuły, nie? No tak, no ale patrzę na jedną i drugą, nie ma nic. Ja nie wiem, ja nie widzę tego. Tu? Ach, tu, rany boskie. No jak pójdziesz do tego jednej, jej pokoju z tym łóżkiem, no to od razu się kończy jakby ta impreza, nie? Okej, okay, no to może to jest tylko takie, o Boże, może to jest tylko takie informacyjne w sumie rzeczy, wiesz? No. To jest jakiś taki pokój świąteczny. Happy Christmas 2022. Nie wiem, co tam pisze. Agent XP, to chyba przyszliśmy tu tylko pożyczenia, albo aż pożyczenia. Ja myślę, że tak, że to jest tylko tyle. No, to ten pokoik. A masz, znalazłeś ten przycisk? Tak, znalazłem ten przycisk. Jestem tutaj właśnie w tym pokoiku. Dobrze. Rzeczywiście, Happy Christmas. Muzyczka jest ładna. A zamknąłeś tego Winstona? Nie, dobra, już nie będę taki. Za drugim to razem... Jak chcesz, to możemy zamknąć, jak chcesz. Już drugi raz nie chciałem go mu temu... To nie chciałem mu to robić. Nie chcesz tego robić. Winstonowi. Aha, widzę, że tam jest ono, custom jest odpalone jej, no, widzę na łóżku, na laptopie. A jeszcze, no, a w łazience byłeś? No właśnie, jak nie mogę tam dojść, bo od razu... Wychodzi. Ale nie, no w łazience ja jestem. Aha, no to trzeba jakoś ominąć, tak? No, nie podchodziłam do łóżka, do tego laptopa. No to właśnie nie wolno, to wtedy... No, to się w takim ale chyba już trzeba będzie. King Kong widzę w TV. To co, podchodzimy? No czekaj, jeszcze tą łazienkę. Mówisz, tam nie ma nic, no, tak, w tej łazience? Będę mieć bardzo głośno... Nie, bo będę mieć bardzo głośno tą cutscenkę taką pierwszą. Więc co, podchodzę do łóżka. I przez chwilę będę cicho. Podchodzimy? Tak. New game. Was the night before Christmas, and in a sleepy, remote Italian village, all was calm until. Kurde. Rudolph, Dasher, Dancer, Vixen, come back! How dare you leave me hostage to this rabble! Aha. What was that? That sounded ominous. So much for a peaceful Christmas break. I'd better go and find some weapons. Aha. Aż? Tak, ale nie mamy naboi, matko, nie tak, mamy broni. Tak, ona powiedziała, że nie mamy naboi. Dobra, ja sejwuję. Tak, ja też. Wziąłem flary tutaj za łóżka. Tak, biorę, ale ja sobie jednak tej dialogi troszeczkę... Chciałbym to, żeby głośniej były, nie? No, troszkę tak. Kurde, nie mogę tak. O. Ale jak mi tak się podgłośni, to poczuję inoros. 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 Tutaj widzę, no, jakiegoś klucza tak. Potrzebujemy. No. O matko. Fajnie, że to jest na silniku dwójki, wiesz, bo ja bardzo no, lubię. No, ja nie grałam, właśnie chciałam powiedzieć, czy w sumie ja nie grałam chyba, nigdy. Prawda? Custom świąteczny na dwójce. Nigdy. No właśnie o to chodzi, nie? Że to jest coś takiego nowego w sumie. Widzę małą apteczunię. No właśnie na tym wziąłem piętrze. Tą apteczunię tutaj, a z drugiej strony? To może być wszędzie jakaś dźwignia czy coś, nie? Ale nie widzę nic. To co, schodzimy pięterko niżej? No bo tak, bo nic więcej tutaj nie widzę. A te dźwięki to były dobre. No. O, tu za schodami coś mam. Odwalił manianę. Za schodami naboje do shotguna. Okej. Okay. Zejdziesz niżej. Nie wiem, po której stronie akurat. Dobra, tutaj. Tu nie wyjdziemy. Za szybą widzę klucz. Ja na razie szukam tych nabojków. O, mam. I to jak się wychodzi ten, nie? Główne wyjście, to widzę, że klucz jest za szybką. O, na stole są flary. Mogę tu zabrać? Mogę. O, mam te flary. Aha. A coś za tą choinką? A słuchaj, a jak z sekretami w ogóle stoimy? Może... O, jeszcze, a wiesz co? Ja przy choince jest apteczka. Z kitrana. Aha.
Przy choince jest apteczka. A za choinką? Przy tej choince, tak? A jest, widzę. Nie, nie można, bo to twój kolor, to tak raczej się tak nie zabiera. No ale... Nie wiem, którymi dźwiękami mam operować, czy mówiąc. No niby secret found, none, ale to zawsze tak mówi, czy po prostu powinno być napisane na przykład 0 z 3, nie? Czy tak? Jak myślisz? Czy może tak być, że nie ma w ogóle w tym etapie sekretów? Jak to czytać, no nie? Na tym coś jak secrets found? No właśnie nie wiem, nie. Jak to czytać? Nie. Tego niestety nie wiem. Bałwanek, cześć. Otwieramy tutaj to okienko. No to okienko otwieram. Jestem tutaj na podwórku. Tu za tą choineczką nie. Nie, no za głośno to mam. Nie mogę sobie tego dostosować. Jest jakieś okno takie, widzę. No właśnie, czy wskoczyć? Możemy tutaj wskoczyć? O Jezu. No. Na można. Ten to my chyba nawet nie mamy wyjścia. No nie mamy tutaj... Aha, muzyczka. Bo tam jest zamknięte, nie? O, jakaś dziwna perspektywa, takie na kominek mi jakoś... A coś przy tej choince? Za choineczką, bo wcale bym się nie zdziwił. Albo tam do tego ogienia, bo ten ogień to jest taki... Ogienia. No ten ogienia to jest taki ogienia... Do tego ogienia to jest takie ogienia, jakby powiem ci, że można było stanąć z boku. To jest taki jak w jedynce ogieniek. Ale czekaj, ogienia nie ma, kiedy zbliżasz się. O właśnie, widzę, właśnie. Mhm. Aha, no to dobra, no to... O Chryste, panie. Ogienia. Ale czekaj, ogienia, bo tutaj jakieś skakanie są. Mhm. O matko. No widzę właśnie. Mhm. Co tu robić dalej? Aha, tak? Aha! Tak, aha, i się pali już teraz. Się pali. Czyli takie ogienia. O, ja sobie chyba źle zapisawszy. Mhm. Nie. Ale wiem, o co chodzi, gienia. No ale czemu? Ja skakawszy przecież. No nie. Dobra. Load. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Czekajcie, bo ja chyba moja mama wiecznie tak opowiada. Bo ja chyba to źle zrobiłem, ale powinienem zrobić tak. Jeszcze raz. Źle zapisałem. Tak. Tu może być zapisane. Na tym na przykład. Nie wytrzymam z tym customem. Wow! A to naprawdę się tak nie da? Jezus, ja nie wiem, co ja robię. 4. O to chodzi tu? Już. Dramat. No ej, ale skacz, kurde, nie wiem, jak ja mam to zrobić, słuchaj. Wiesz, jesteś już w ogóle gdzieś wyżej? Nie jestem nigdzie. No ja właśnie ja też w dupie jestem. Jezu. Zaczynam się już denerwować ja bardzo. Ja też. Czekajcie, bo, a wiesz, denerwuję się tym, bo mnie irytuje ta muzyka. I to bardzo. Jezus, jakie tu są dziwne skoki, ja pierdzielę. Ale ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja nic nie wciskam, ona odpala se sama flarę, robi co chce. Wow, aż tak? O co tu chodzi? Nie no, ja nie wytrzymam nerwowo. Nie wiem, czy chcę w to grać. Ale powiem ci, że dotarłem gdzieś na górę, ale te skoki to były tak karkołomne, że normalnie tu. Nie, za chwilę się przekręciła w drugą stronę. Nie zrobię tego. Tak, nie zrobisz. No nie, bo denerwuję się, bo mnie irytuje strasznie ta muzyka. A jaka muzyka? Ja nie mam nic. Ja mam tylko te takie dmuchawce tam słychać. No to przecież to się co chwila podgłośnie. Ja robię load i to cały czas jest głośno. Że to jest tak irytujące, że to się w pale nie mieści. Nie zrobię tego, przykro mi. Zrób sobie cięcie, bo zaraz walnę tym customem po prostu o ścianę. Ale on fajny się O, broń jest. Nie jest fajny, bo ja mam cały czas full, ja ciebie w ogóle nie słyszę, rozumiesz? Ja pierdzę. W ogóle ci nie słyszę. Poczekaj, no to dobra, to ja też robię cięcie. A, taka fajna. Są jakieś dwa przyciski, fire. Tak, jeden gasi tam na dole, nie wiem w sumie po co, a drugi
tutaj, nie żeby mnie gasi, tylko mi go załączył, więc bez sensu. A bo mi się wydawało, bo zgasiło. No teraz, jak go drugi raz dam, to gasi. Więc nie wiem, po co go w ogóle kliknęłam, tak naprawdę. No jak go załączyłam, to mi się zapalił po prostu ten ogień, kumasz? A, okej. Okay. Ale to... więc dałam go drugi raz i zgasł. Czekaj, ja się tu zakopałem, bo to są jakieś sprzesuwanie skrzynia, ja wiem, którą to służy. Uuu, broń pokazuje, no widzę. Tak, tylko tu, którą stronę? Te wszystkie ze znakiem można przesunąć. O matko. Właśnie, ja nie wiem... No to czyli tak, ten pewnie gdzieś tu na bok, żeby można było go wysunąć. Boże, znowu głośno, no hit. Ty powiedz mi, czy co chwila wchodzisz do tego menu? Nie, nie. No ja tak. I powiedz mi, nie podgłaśniać się muzyka? Po kadence? Znaczy muzyka też, ale wiesz co, bardziej... No te dźwięki. No te dźwięki, słyszę ten wiatr taki tam szumi, nie? Mhm. Ale nie to, żeby to było aż tak głośne, nie? Może tak sobie nastawiłem, ale... W tle słyszę, jakieś dzwony biją też. Ja tu jakieś miejsce robię, nie wiem. A zakopię się też. No zakopię się i to tak będzie. O Boże, a to mogę przesunąć też? Tak. Po prostu jak kończy się jakaś sekwencja jakiegokolwiek dźwięku, no to nagle kolejny dźwięk jest po prostu level hard. Level a mam apteczkę małą. Ja mam te bronie. Aha. Tylko ja się zastanawiam, no ale co jest za tamtą? No właśnie, no to chodzi, bo że jakby ja są chcę... jakby dwie możliwości, tak? Aha, tutaj nie mogę nic, to ja też chcę tu. No ale ja bym chciała tamtą, no to co? Ja się trochę zakopałem. Nie rozumiem za bardzo, o co tu chodzi. Dobra, wiesz co, ja sobie to zasejwuję, bo tak się nie da. Muszę sobie... To do przodu. Nie mam jeszcze apteczki, wiesz? Powiem ci, że nie wiem. Te trzy skrzynki na razie przesunąłem, ale one nic nie mają, nic nie skrywają. A to? Może o tym mówisz? A nie, tu jest jeszcze jedna. Kurde. Mhm. Ja na razie wziąłem jedną apteczkę, nie było przejście, ale... Aha, i pod drugą są naboje do Uzi. Słuchaj. Ja nie mogę to się... chyba tylko o to chodzi tutaj, bo jakby jest z jednej i z drugiej jest przejście i jest ta broń. Mam broń. Aha, jeszcze tam jest jedna skrzynka. O matko boska, to ja nie wiem. No mam tą apteczkę, dobra. No ale tu jest jeszcze jedna taka skrzynia. I w sumie nie wiem, co za nią jest. Szczerze mówiąc, prawdę powiedziawszy. No to można na łóżko wy... Aha, tu nie można. Chyba, że tam nie da się. Ale słuchajcie, zakopałem się. Okej, ale nie, no stąd to się chyba nie będzie dało. No bo jak, znaczy ona chce to przesuwać, ale... A to? To jeszcze chciałbym w skrzynię. Jeszcze, jeszcze jedną. Też. To no chyba... jest tutaj jeszcze kilka. Tutaj pod tą nic nie ma i jeszcze tą jedną bym chciała też, tak jak ty. Może o tym mówisz, że tu będzie uznanie. Nie, bo Uziki chce. A mogę tu zrobić takie... Możesz. Cheatowe. Dobra. Ale nie ma nic pod tymi następnymi. Wziąłem tylko te Uzi i apteczkę i pod pozostałymi nie ma nic. Dobra, Uzi też mam. No to dobra. To... No dobra, mamy tutaj naboje. Mamy bronie, naboje. A to można też szyby? Nie. Też szyby nie. A te? Też nie. No to co, to teraz z tym kominkiem tu? Tylko mi się tam jara na dole, bez sensu. No bo sobie to załączyłeś. Ja mówię, że ten przycisk jest bezsensowny. No to ten przycisk jakiś z dupy, nie rozumiem, o co chodzi z tym przyciskiem. Przycisk z dupy. No moim zdaniem on jest z dupy. Taka prawda. Ten przycisk jest z dupy. Dobra, zlazłem na dół. Słuchaj, tu... Nie, nie, dość. To co, wracamy teraz... Jaką ładną teraz... łunę! Wiesz, że sobie postrzelaj taką ładną...
Taką piękną łunę światła wytwarza ta broń. Wiesz, co to zrób? Postrzelaj. No takie nie było jest. Tak. Aha, wiem, o co ci chodzi. Tutaj takie na górze. Mhm. Znaczy w sensie, no, tam gdzie lufy. Tak się ładnie jestem, zapala. Weszłam sobie do domku, bo chcę zobaczyć, czy da się tutaj gdzieś okna porozwalać. No właśnie tutaj, gdzie ten klucz. O, da się. Mhm. Tak. Mhm. Bo ja to widziałem. Aha, i tutaj tylko można to otworzyć, tak? A na górze nic takiego nie było? Nie. Do rozwalenia? A na górze? A tu przycisk był, czekaj. Tak, tak, przycisk jest otwiera do salonu jakieś tutaj wejście. No dobra, okay. Ładnie. Ja sobie jeszcze kupię to na górę, zobaczę, czy nie było żadnych też okiennic dobrze, właśnie do rozwalenia. Duża apteczka. Aha. Uwielbiam szybki rozwalacz. A, bo tutaj jest ten klucz do użytku. Dobra, z jakiegoś pomieszczenia. A to jest do tego klucza, tak? Na górę mam iść? Na górę, mhm. Aha, czyli to jest ten klucz. To są znajdźki z shotgunki. Wiem, Grzesiu. No to dobra. Shotgunik, nabojki. Pięknie, podoba mi się to. Jezus, zwalę się na dół. Ja pierdziel, widzieliście to? Zacięła mi się w barierce. Bardzo cię proszę. Gdzie to się wchodziło tu? Gdzie ten klucz? A, tu. No Jezu, nie patrz się tutaj, kobiałko. Tych się nie da, tak? Hotel Room King. Nie da się. I co tu mówisz? Jest shotguniki, dobra. Jezus. A masz też taką szafę, ta szafa jest tak jasna, te meble. Jest, tak, aż bardzo po prostu taki wypala kontrast. Normalnie aż wypala oczy. No, jest. Też tak no to mam. Dobra, myślałem, że tutaj ja coś mam nie tak. Tak, 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 tak. Nic więcej nic nie było, tak? Tylko ten shotgun. Tak. No jestem tutaj, gdzie to... Aha, tu nie będzie żadnego. Jesteś w tym salonie tu, tak? Tak, jestem. Apteczka jest na oknie. Na oknie apteczka duża, no, dobra, za choinką. To, no, no to co? I tutaj tylko tak? Na zewnątrz te szyby, tak? Bo tutaj no nic, tak. Nic więcej nie widzę, nie wiem, jakoś... Lecimy. Jest zwierzątko, coś nas tu zaatakuje, czy nie? Muzyczka. O, leci orzełek. Orzeł? Jeden, drugi. Znaczy, no... Tam. Muzyczka w... A, słyszę. Jeden z drugim się tam... Gdzie? Daj się wejść? Jest za wodospad taki jest, że można by było ewentualnie wejść. Nie wiem, czy widzisz. Tutaj, bo na razie... Mhm, jest tam jakieś przejście. No nie wiem, czy na to przeskoczę. Dobra, orzeły z ten, dedły. A za wodospad... Ojej, ja bym nie chcę tam wskoczyć. Pinda jedna. W ogóle coś tutaj jest w tej wodzie? O Jezus, jak jasno. A jest jakieś przejście w wodzie? A nie, to krata zamknięta. Mhm. Mhm. Ja bym zobaczyć, co tam... Gdzie ty tu widzisz za wodospad? No nie mogę. A, dobra, no, jest. No, 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 no. A jaki masz pomysł w ogóle? Żeby co? A jest tu w ogóle nie jakiś... Nie mogę tam wskoczyć. A tu. Za wodospadem jest takie przejście do góry. Dobra, chyciłam się w końcu. Nie wiem, czy to wtedy. Aha, tu kula jest. Wiesz co, ja nie wiem o co chodzi. Tu? Bez sensu. No takie wejście po prostu do góry. Po ale klocku. No dobra, no wchodzi, no ale później gdzie stamtąd? No na prosto jest takie okienko. Musisz skoczyć do okienka i tam jest kula. Ona nam tam coś rozbiła w tej wodzie. No tam była krata. To może o to chodziło. Może. Nie ale tyle. Jeszcze zobaczę, czy tu gdzieś ta kula zlatywała, czy nic nie ma, bo to takie jest. No niby nie. Ale masz to? Mam, tylko dopiero zmierzam tam. A ta kula mi pójdzie od razu, jak ja pójdę? Znaczy, wiesz co, no ja się chciłam tym, a nie. A tak, no. Faktycznie rozdupcyło to. Rozdupcyło. A jest coś za tym? Za kulą? Nie. Nie. No to co? No to płyniemy w te kule, tak? Mhm.
Na jakieś takie flary, no. Może coś odpalmy. O, będzie lepiej. O jest. Jakieś kanały. La Manche. Ja pierdzielę. Matko Boska. Jest tu coś? Bądź tu mądry i pisz wiersze. Jest tylko można wypłynąć chociaż tyle, nie? No płynę dajesz prosto. Nie ma takich dźwięków. No na razie sobie zaterpnęłam powietrza po prostu, bo... No ja też. Tak na grubo widzę. O, dźwignia. Dźwignia, tak? Stupie. No to dobra, no to jak jest dźwignia, to jest, okej. Okay. Może tu? Tu na jakimś słupie? No, ale to się nie otworzyło w ogóle, więc o co chodzi? Chyba za światło było, ale nam na przykład nie... A tu jest... Za to jest lód? A tu jest lód, aha. no, ale wiesz co, nie wi... A tu jest dźwignia, dobra. No dobra, czyli my tutaj nie wypłyniemy, a dookoła nie, był... nie ma drugiej? Serio? Dobra, jakieś kafe, tam tak? Dalej do końca. Pokazali kafe, nie? Mhm. Nie wiem, czy ja dobrze płynę tu? W odwrotnie, no trzeba się już wracać, bo jakby tam dalej nic nie ma. Tak? Nie ma. Aha, rzeczywiście. Nie. Jest jakaś dziwna chyba, kamera. Kurde, boję się, że przeoczyliśmy coś. No bo wiesz jeszcze co? Tutaj, gdzie było wcześniej do wypłynięcia, czy tutaj czegoś nie ma, wiesz? Bo dziwnie, ale tak nie jakoś, ma, no. Pokazali tylko te drzwi, ale one się w ogóle tak. Nie... No nie otworzyły się, otworzyły o to się rozchodzi, no, jakby tutaj jeszcze jakaś dźwignia była. No jest takie niepokojące. Patrzę, rozglądam się, czy tu jeszcze ja jakiejś dźwigni nie ma, ale nie ma. Nic nie widzę też. Mhm. Dobra, bo zaraz się utopię, kuźwa. To się razem utopimy. No i zaraz się utopię i tak też będzie. Życie mi zjechało od cholery i ciut. Chyba jakieś do góry wejścia widzę. Boże, znowu głośno, dajcie spokój. Tu jesteś w jakichś oknach? Jesteś tu w tych oknach? Nie. No właśnie nie, tutaj są jakieś takie... Tutaj też nic nie ma. Tu nic nie ma. Nigdzie nic nie ma, duży obszar. Ale nie widzieć nic. O, gdzieś. Tu, w tych oknach? Aha. Okej. Okay. Tutaj można potem chodzić. O, nie? Za tymi takimi nie balkonikami, nie wiem co powiedzieć, takimi nie broń, automaty. Co? Automaty są. Broń automatyczna. 5 rybek? Tak. 5 ryb, tak? 5 razy fish controls fountain. A to my byliśmy pod tą fontanną. Tak, czyli 5 takich... Aha, dobra, czyli 5 takich... Dobra, i naprzeciwko tu masz takie łuki, nie? Naprzeciwko mam takie łuki. Triumfalne. No, mam tutaj. No takie. I tam jest automaty są, broń automatyczna. A, dobra, mam. Aha. Dobrze. Jak się jeszcze porozejrzę. A tu? Nie można nigdzie wejść? Czekaj. Na przykład tu nie można było wskoczyć? Średnio? No średnio. Średnio na Jerzyka. Gdzieś można wejść. Jezu kurde! A jedzę. Wystraszyłaś się? Wlazłem na jakiś dach domku. Idę tutaj balkonem. Przy tej rybie. Nad rybą jestem teraz, nad tą fontanną. Teraz poczytam. Ciulasów Bartoliego. O! No to jeszcze nie, ja tutaj wlazłem gdzieś na dach na razie. No ja już tam idę do ciebie. A tam można by było? Ja tam nie ma nic. Mógłbyś zginąć, czy jak? Nie wiem, ile ty byś jeszcze żył. No. Nie, tu gdzieś prowadzą no, daszki, idę daszkami, no co? No i ty idę do ciebie. Nie? No, bo nie ma co. O, tu. Na łapkach. Nie wiem, gdzie poszedłeś. Naprzeciwko ryby, nie? Jak ryba ma pyszczek. Mhm. To jest taki domek. I tam wlazłem, tylko jakby tak od drugiej strony. Wlazłem na rampę.
i na dach tego domku. Masz to? Jestem. Mhm. No, i tam po prostu prowadzi dalej jakby te daszki, a nie wiem, gdzie my to... Czekaj, no idę na razie na łapkach. No ale jak tutaj dają, to mogę wejść? Nie, absolutnie. Jak dają, to trzeba brać. Czekaj. Po co ja tu idę tymi łapkami? Może tu trzeba już zrobić skok zwykły. No tak. Tak jakby w stronę tego naszego wodospadu tutaj idę. No widzę. O, jakiś balkon jest, rozumiesz, z... Mhm. Z parasolami. I tu coś jest. Co to jest? Cukiereczek jakiś. No dawaj ten cukierek. A może sekret? Tak, to jest sekret. A, czyli są takie cukierki. No, Grzesiu jest w swoim żywiole, w dwójeczce znalazł sekret. Dobra, mam. No to Grzesiu już jest we własnej. Słuchaj, ale fajnie. Fajnie zrobili takie cukiereczki. No mega. No to jeszcze dwa. Ale jeszcze nie widziałam. A, widzę. Leży coś tam. To jeszcze dwa. Także... No, nie jest powiedziane, bo ostatnio przecież mieliśmy... O Boże, głośno. Ostatnio była przecież taka sytuacja, że żeśmy się nastawili, pamiętasz, też były takie sekrety dwójkowe w tym Hostile Waters, a było nagle, nie wiem, sześć było tych sekretów tam? A, no było tak, no. Prawda. Także wiesz, no. Ale to taki, wiesz, tamten to był taki, wiesz, taki Hostile Waters, taki na innym silniku. Tutaj są standardowo trzy, tak sobie myślę. Ale już, wiesz co, oczywiście masz rację, ale... Różnie może być. Już TR nam pokazał, twórcy TR już nam tyle pokazali, że to nie jest takie, wiesz, oczywiste, że tego się nie da, tamtego się nie da. Tak potrafią wymyślać różne rzeczy na tych silnikach. Jezus. Bądźcie. Sorry, Jenny, Adam, nic powalczę, wiesz? Dobrze, to jest tak ogromny obszar. Ona się już gdzieś tu znowu patrzy. No klucz jest pod wodą zamarzniętą. Zabiłaś gości? Aha. No już wcześniej zabiłam. Mi już mrygo. Oni co zostawili tylko oprócz tej apteczki? Dawaj mi tu coś. Ale w ogóle jak wiesz, fajnie gadała po tym, nie? Po włosku trochę. A, mają coś. A, naboje, dobra. Dobra, no muszę wziąć apteczkę, słuchajcie, bo ledwo zipię tu. Mówisz dość spory obszar, tak? No jest jakiś dziedziniec tutaj. Jest rzeczywiście, tak? Mówisz zamarznięty kluczyk. Ona się lampi jest, na niego. Jest. Dobra, to co tutaj, gdzie tu pójść, co? Żebyśmy się tak mniej więcej... Taki stregany. Jak tu przychodziliśmy, to jest taka dróżka na lewo, bo już widzę z daleka przycisk. Od razu jak wchodziliśmy, to na lewo. Dróżka na lewo, dobra, widzę, chyba to będzie to. Tu? Nie. Coś jest. Na lewo od razu od wejścia. Jezu! Co? Kurde, wystraszyłem się. Dlaczego? No bo gościu wyskoczył. Kazałaś iść w lewo. No nie wiem, mi nic nie wyskoczył. No kurde, to chyba nie to. No bo to jest taki... No jest przycisk, taki przesmyk. Się wspinam. Czekaj. Tu? No i jest przesmyk, ale przycisk był od razu widać z daleka. Na lewo od wejścia. Jest nasze wejście i od razu po lewej stronie. Gdzie stąd przyszliśmy? Tak, stąd przyszliśmy? Nie stąd. Kurde, skąd przyszedłem? Stąd chyba. I tu wysoko... A tu jest jakiś przesmyk, czekajcie. A jest, dobra, widzę tam na końcu. Na dwójki. Jakieś naboje tutaj mamy. Aha, bo tu się otworzyło taki... Co to jest? Jakiś ogródeczek? Co to jest? Tak, ale na górę sobie jeszcze wejdź po nabojki. Jest przy takim tym murku można sobie... Ale to czekaj, to jest to nasze wejście? Wiem, no ja wiem. Ale wiem, to... na tym... A jakim murku? Na ten murek sobie wejdź, gdzie jest przycisk. Jest taki usypany kopczyk, dobra, więc wejdź sobie. I tam jak na balkonik sobie wskoczysz, to u góry na daszku, zaraz tam w takim okienku dwa razy są naboje do Uzi. Tu? Wiesz, jest matko, to jest tak duży obszar, Krzesiek. A mam naboje, dobra, mam. Aha. Jezus, padnę.
No i spadłem. Znaczy ja już zeszłam na dół, bo tam już nic nie ma. Nie, nic nie było, tak na pewno? Na pewno, o, tu flary są. Na dole jestem, zwiedzam sobie, jest kolejna rybcia, są flary. Dalej tutaj jakby po tej stronie jestem, o, że tak A, powiem. Rybcia, dobra, widzę rybcie, no, widzę. Są flarcie przy niej. Dobra, mam. A to taki... Coś się, coś może coś się ma obsunąć, to tak wygląda, jakby to miało się przesunąć. Aha, tędy nie przejdę. A powiedz mi, tam gdzie otworzyło się, to jest taki skrócik, tak? Rozumiem? Tak, to jest skrócik naszego domu, tak, znaczy tego hotelu. No, 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 no. No to idziemy, bo tutaj się nie da naprzeciwko przeskoczyć, widzę, nie wiem, gdzie to arko. O, ja, ile tam jest apteczek, ja pikole, oj, będzie akcja, będzie akcja. Jak idziesz w stronę konia, to zobacz, za szybami jest przycisk, zobacz, ile tam jest apteczek. No widzę, no to może pewnie jakiś bosik tutaj dadzą, bosika jakiegoś, nie? Wcale mi się nie zdziwił. A jakieś łapkowane widzę, jak idziemy tu do głównego, jak wyjdziesz z tego przesmyku, to na lewo. Ja widzę łapkowane, da się na to Nie wiem, czy tu, od tego takiego, tutaj taki się... okien. A z tego daszku da się takiego dziwnego, czarnego. No, chyba wiem, o co chodzi, nie wiem, no idę jakieś łapkowane. Boże. Tylko idę z flarą, więc podejrzewam, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Będziemy pomału kończyć. Aha, to źle jest. A tu jest gość! On, ty, o tobie, on wcześniej chyba tak, wyskoczył, to jest bo ten, który pewnie mi... poszedłeś pewnie w ten przesmyk. Tak, on mi wyskoczył i tu też są flary. Mhm. On coś zostawił? Nie. Nie bardzo. Właśnie nie bardzo. No dobra, to ja idę w ten przesmyk. Znaczy no, te łapkowane. Chyba tu widzę tylko flary. Czyżbym ja... A chyba, że to jest do przesuwania, ta skrzynia tu. Pokaż ją. Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem tego... Aha, dobra, już wszystko rozumiem. O, kuźwa, no to wlazłem, słuchaj, w te apteczki teraz. Aha. To jest No to jest droga do tych apteczek. Aha, okej. Okay. Ja mam na razie flarcie. No dobra, jak wpadniesz w ten, to spadniesz na dół. Na tą platformę drewnianą, nie? Aha. Aha, rozumiem, że tu pewnie, tak? Coś tam wyskoczy? Nie, ale... No dobra, zabieramy. Tyle apteczek, to ci powiem, że to taki... A ile mam naboi shotgunowych? 6. No może być gruba akcja, wiesz? No nic, tutaj na razie nikt nie wyskakuje. Słuchaj, no ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć, co? Dobrze, tylko sobie to otworzę, bo ty wyszedłeś już na zewnątrz? No jestem tutaj na zewnątrz, tak, przy tej fontannie i... Ale nic nie wyskakuje na szczęście po zabraniu tych wszystkich apteczek. Mhm, dobra, otworzę sobie. Sporo obszar, tam jeszcze nas nie było. Jeszcze tak sobie myślę... Tu widzę jakimś... Tutaj, w sumie tu jak byliśmy wcześniej, bo poszliśmy już tutaj, bo też tak sobie w sumie pomyślałam, tam gdzie była ta rybcia i te flary, bo powiedziałam, bo tam się nie da przeskoczyć jakby na drugą stronę przez te barierki, nie? Ale w sumie rzeczy tu jest taka pochylnia. Widziałeś tą pochylnię? Nie wiem, z której Dobra, strony. Da się. To chodź tu i tu kończymy. A ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Czekaj, tutaj, no tutaj gdzie byliśmy. Dobra, łapkowanym się szło, tak? Cofamy się w ten przesmyk, co szliśmy, to była ta rybcia z flarami. Ten przesmyczek tutaj taki, przeskakiwaliśmy. No, dobra, no. No, i tu masz taką pochylnię, bo tu się nie dało wskoczyć, bo było za wysoko. No, jak już jeden obszar zwiedzamy, no to... Masz to? No nie za bardzo. Jest tutaj, gdzie łapkowane tutaj, ten przesmyk, tak? Gdzie szliśmy łapkowane. No to z niego wychodzisz tak. I na prawo od razu. Wracamy się. No, no, no. Na ale, prawo. No tak, ale to jestem wtedy, wychodzę na główny dziedziniec. No tak, ale z głównego dziedzińca wróć się tutaj, mówię, od razu na prawo. Na prawo, jeszcze na prawo, tu. Tak, no tak. To... No stąd przyszliśmy, tak? Szedłeś tędy. Za szybą widzisz, tu gdzie były te apteczki. Tak, tak, to chodzi. Dobrze, no to dalej, bo tu byliśmy, tak? No i zobacz, tu nie wskoczyliśmy dalej, bo jest za wysoko. Powiedziałam, że tam nie. Ale tu masz przecież pochylnię i z tej pochylni można wyskoczyć i jesteśmy po drugiej stronie. A to można, no, ale można też obkrążyć tamtymi, gdzie łapkowanymi szliśmy. Bo ja byłem. No, tutaj gdzie łapkowane, to idziesz... Dobra, dobra, to kończymy. To kończymy, słuchajcie, do jutra. Tak, pa, pa. Pa.